Do czego tutaj mam największy ból? Że się kurwa nie myśli. Zaczynamy odcineczek. Bierzemy się za tą bestię. Statyw już stoi. Może troszeczkę czepać. Ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie po mojemu. Koniec zbędnego gadania. Bierzemy się za ten silniczek. Pasuje to dzisiaj przynajmniej rozłożyć w tym odcineczku. No dobra, rozebrane do połowy, ale to jest wystarczające, jak na razie. Z tyłu mam tam wszystko wypopuszczane. To też jest chwila, moment ściągnąć łańcuszek, wyciągnąć. I potem to poumywać. Tyłu nie będę rozbierał na razie. Bo jest to tak samo niepotrzebne. Powiem wam tak. Nie jestem zadowolony. No niestety nie jestem zadowolony. Nie wiem, jak tam pompa. Ojoj. Może coś z tego będzie jeszcze. Będę musiał ją rozebrać. I ocenić pompę oleju. Ale zrobiono mnie w ciula. Zrobiono mnie, za przeproszeniem, troszeczkę w ciula. Jak wał se wyciągnę, jest minimalny luz na wale. Dosłownie ino. Kurde, na korbie jest luz. Tym się nie będę przejmował. Cylinder podobno miał być nowy, założony, ale on ma taki duży przebieg. Jakiś taki straszny, tu jakiś nagar jest. Nie wiem, co to jest. Straszny nagar na tym tłoku. Ojej. Ma to nalatane sporo, a nie... Przejadę to honownicą, bo tutaj w jednym miejscu, mam nadzieję, że chyci ostrość. Widzicie, jest jakiś nalot tego czarnego czegoś. Nie wiem, co to jest. Są leciutkie ryski, ale na moje oko jeszcze tragedii nie ma. Najważniejsze, żeby to czarne znikło. Jak to czarne zniknie, to będzie ok. Do czego tutaj mam największy ból? Zawór przywalił świecę. Będę musiał jeszcze to sprawdzić, ale nie no, przywalił świecę. Nie wiem, czy to chwyci ta kamerka w ogóle. Ale przywalił zawór w świecę. Trzeba będzie sprawdzić, czy w ogóle to jest proste. Proste te zawory. Tak wam powiem. I co najlepsze jest, wypchało uszczelkę, wydmuchało pod głowicą. Uszczelka pod głowicą była wydmuchana. Jednym słowem, masakra. Ale widać, że machery są w Polsce jeszcze. Co to kurwa ma być? Powiem tak. Ja sobie tutaj to wszystko pomierzę. Teoretycznie już tak patrzyłem, to karter będzie się zgadzał. Lecz będę musiał ocenić jeszcze dokładnie części. Wyciągnę ten wał do końca, ale to wyciągnę sobie już poza odcinkiem. I pomierzę tutaj wszystkie parametry tego wału. Jak te gwinty wyglądają, te zabezpieczenia na kliny i to wszystko. I ewentualnie kiedy... jak zrobimy tego z tą skutera i to będzie chodzić, to wsadzimy od razu set cały na 200 pojemności, czyli wał, cylinder, głowica,
cały set, dwusetkę wsadzimy, ale to dopiero jak będzie to chodzić, jak to będzie jeździć, to wtedy zainwestuję i wsadzimy tutaj, bo silnik jest za grosze, tu też jest gwint już uszkodzony, gwint jest uszkodzony deczko, ale no, no maherzy, no kurde, cóż mogę powiedzieć, no maherzy tutaj przy tym robili. Uszelek mi nie jest szkoda, bo kupiłem je chyba za 12 zł, cały komplet. Te uszczelniacze zaworowe i tak będę musiał odpiąć zawory i sprawdzić, to od razu się uszczelniacze wsadzi. Uszczelniacze to mam od Pierona. Tu jakieś podkładki, uszczelki, wszystkie. To jest akurat set na 150 pojemności. Cały tutaj secik, uszczelek, więc problemu nie będzie. Ale zadowolony nie jestem. Tak wam powiem, nie jestem w ogóle zadowolony z tej roboty. Niepotrzebnie bendix rozebrałem. Jak widzieliście, przecinakiem odkręcałem tą nakrętkę. Możecie mnie krytykować, możecie nie krytykować. Ja tutaj, to jest dla mnie. Jak było dla kogoś, to bym może się bawił jakimś kluczem, a tak to jest dla mnie, więc przecinakiem odkręcałem. Tu mi kuleczki powylatywały troszeczkę. Będę musiał je tam wcisnąć i założyć z powrotem bendix. Cyk i cyk, już weszło smak. Tylko oczywiście to umyć z tego pyłu, takiego śmieci. Dobra, ja idę, kończę ten odcinek na dzisiaj. Jak widzicie, jest tragedia, ale to mnie nie zniechęca. Spróbujemy to poskładać, żeby to jako tako paliło, jeździło jeszcze. Najważniejsze jest to, czy jest ten zawór krzywy, bo jak nie jest krzywy, no to jeszcze się uda to odpalić, jeszcze powinno to jakoś jeździć. Tak wam powiem. Jeszcze powinno to jakoś jeździć, jak zawór nie będzie krzywy. Mam tylko taką nadzieję. Mam tylko taką nadzieję. A mógł się on rozklepać, wiecie o co chodzi, on mógł się skrzywić deczko i tak samo jak pracował silnik, to rozklepał się, kurde. Ale widać, że świeca jest okopcona, chyba to pracowało na tym. Tak wam powiem. Dobra. Ma być moc, ma to zapierdzielać. Ojejojejo. Dobrze, że mnie nie widzicie, jestem cały zmasakrowany, kurde. Po tej rozbiórce. Chociaż i tak na te pieniądze, co dałem za ten silnik, to aż dziwne by było, jakbym trafił na igłę, nie? Ale koszta. Pierdzielmy ten silnik. Idę sobie coś zjeść, idę spać. I niebawem kolejny odcineczek. Mam nadzieję, że następnym już zaczniemy to składać. Ewentualnie może dogram tutaj takie różne, jak rozepnę głowice. Posprawdzamy, takie podogrywam wam jeszcze różne materiały. Ale tutaj widać, że na takim miał być olej świeży, był tak przepalony, że szkoda gadać. No i stator jest taki zmęczony. Ewentualnie załatwię jakiś inny stator i się zamontuje inny. Dobra, to ja się z wami żegnam. Płakał nie będę, ale to no troszeczkę się z tym silniczkiem nie udało. Pech. Dobra. Ja se może jakoś z tym poradzę, co, jak ja se z tym nie poradzę, to chyba se nikt nie poradzi. Jakoś tam troszeczkę przyjanużujemy, żeby zanim wsadzimy te 200 pojemności, wziąć to przynajmniej zamontować i chwileczkę pojeździć na tym silniku. Choćby nawet coś tam pukało, stukało. To przynajmniej się przejedziemy. Na pewno byście chcieli, nie? Bo znowu kwestia finansowa by mnie niestety opóźniła ten projekt. A tak jak poskładam, to myślę, że jak na razie przynajmniej coś z tego będzie. Zobaczymy, czy to w ogóle coś warta taka zabawa. Sami zobaczycie tak samo. A jak będzie warta ta zabawa, jak mówiłem, będziemy dążyć do maksymalnej mocy, ile uda nam się wyciągnąć z tego stąd skutera, żeby to kurde na koło rwało. Aha! Zanim jeszcze skończymy, troszeczkę się bałem, że ten skuter nie będzie stworzony do stuntu. Pokażę wam coś. Obadałem troszeczkę temat.
taki, że jak się położy tutaj, postawimy dziada do pionu, to wcale wam powiem, że tragedii z olejem nie będzie. Wał sobie, bo niestety myślałem, że wał będzie tutaj w 150, wał jest smarowany ciśnieniowo z pompy oleju, ale tu się okazuje, że on sobie tutaj zaciąga olej grawitacyjnie. Nie wiem, jak to się fachowo mówi, ale grawitacyjnie sobie zaciąga olej, po prostu dzięki tej blaszce zaciąga sobie olej. I pompa oleju zaciąga tak samo olej gdzieś stąd, w tym miejscu, widzicie? Pompa oleju zaciąga mniej więcej w tym miejscu. Jak postawimy dziada do pionu, to teoretycznie wał powinien mieć dalej smarowanie i pompa oleju będzie mieć smarowanie na głowicę. Więc co do stuntu czterosuwem, bo wiecie, że niestety czterosuw we wszystkich płaszczyznach nie może pracować. Dwusuw może, ale z tego co tutaj widzę, to teoretycznie, w teorii przynajmniej, nie powinno się tutaj nic przycierać, zacierać. Nie powinno być takich problemów. Ja jestem z tego powodu przynajmniej zadowolony. Ewentualnie nalejemy tam 100 ml więcej oleju i tyle. No. W teorii powinno to działać wszystko. Dobra, nie przedłużajmy. Ja tu kończę. Widzimy się w kolejnej produkcji pana MRF-a niebawem ze stunt skutera, więc ja uciekam. Do następnego. Trzymajcie się. Hej!